Ja równie dobrze mogę powiedzieć, że jak grasz kurwa z Great Shieldem albo z dużą bronią, no to bullshitujesz. To kurwa nie chcesz przechodzić gry, tylko cheezujesz bossy. Wykorzystujesz mechaniki. W ogóle z racji na ostatnią aferę samonową, to tak sobie rozkminiałem, co bardziej psuje grę i zmniejsza poziom trudności. Użycie samona? Czy robienie... Oj! Czy robienie bleed buildu, który zapierdala wszystko jak leci, gracz A jest gorszym graczem B Souls-like. Ty, ja już dawno się przyzwyczaiłem. Nie wiem, bo ja nie wnikałem. Obstawiam, że to samo co zawsze. Banda kurwa Souls-like'owych typów, którzy myślą, że są lepsi. Osądza innych za to, jak grają. Co dzieje się od początku kurwa świata. I problem w tym jest taki, każdy będzie miał inny wymiar po prostu. Jeden powie, że samony, drugi powie, że magia, a ja mówię, dobra, to przejdź całą grę grając magiem. Bez samonów, bez tylko magiem. Powodzenia. Przejdź grę i DLC. Więc to nie jest wiesz, takie łatwe, jak się wydaje. Ale ogólnie mi się wydaje, że po prostu bez sensu jest, bo... każdy będzie miał inną bramkę, nie? Jakby jeden powie, że samony to jest kurwa bullshit, ale będzie cheezował bossa, jak mu się uda, nie? I to jest wedle niego sprawiedliwe. Moim zdaniem easy mode to jest jak założysz, jak kurwa wszystkie punkty wstawisz w vigor i w endurance. Max i później strength. I używasz dwuręcznych, kolosalnych broni. Max poise, pijesz flaszkę na poise. Kurwa odporność na obrażenia i co trzy hity kurwa poise breakujesz bossa. I bierzesz ripostę. To jest easy mode. Ale czy oni, kurwa... Co, to znaczy, że nie przeszli bossa? Najtrudniej gra się deksowymi buildami. Czysto dex bez statusów. I to samo jest, kurwa, podobnie jak grasz melee mage'em. Że twoje bronie robią chuj poise damage, ty musisz podbiec, piznąć i uniknąć zgodnie z timingiem. Czy skoczyć, czy rola zrobić. Ja równie dobrze mogę powiedzieć, że jak grasz, kurwa, z Great Shieldem, albo z dużą bronią, no to bullshitujesz. To kurwa nie chcesz przechodzić gry, tylko cheezujesz bossy. Wykorzystujesz mechaniki. Bo najczęściej w tej kwestii wypowiadają się ludzie, co powiem, no o to właśnie chodzi, no. Wypowiadają się ludzie, którzy kurwa inne broken buildy kurwa stosują. Myślą, że to jakby ich opcja jest lepsza. Jeden chuj. Jak ktoś chce, to niech gra z samonami. Co za kurwa różnica? Tam pierdolą ludzie, tam też kiszak, że o, bo odbierasz sobie, ja wiem, ja to samo mówiłem, odbierasz sobie przyjemność z gry. I chuj, zapłacił $60, niech se kurwa odbiera, jak ma ochotę. Chuj w dupę. Ja będę za każdym razem namawiał, jak zaczynasz, to spróbuj, chociaż spróbuj trochę, weź 5-10 razy, podejdź i na przykład zamiast próbować zabić bossa, spróbuj unikać ataków, tak? Albo wyczaj, gdzie są dziury i gdzie możesz atakować, bo to jest faska. Ale to nie jest dla każdego, nie każdy lubi w ten sposób grać, nie każdy chce w ten sposób grać, tak? Ja spędziłem, kurwa, 5 lat na StarCraftie, jebany retard, ucząc się builderderów tylko po to, żeby, kurwa, z Silvera do Mastera się dojebać. I chuj mi z tego było. Ale jakby trochę takiego właśnie... myślenia, wiesz, jakby udoskonalania się, nie? Podczas gameplayu mi przez to weszło. I dlatego ja to lubię, tak? Dlatego lubię z bossami się napierdalać i uczyć się. Ale są też takie przypadki, nie powiem. Były w trójce, są i tutaj. Tak, wiesz, on top of my head, to chuja, nie przypomnę, nie? Ale są bossy, które na przykład nie mam ochoty się z nimi jebać. Na przykład oryginalny Radahn, zwykły kurwa Radahn tutaj. Nie podoba mi się ta walka. Jest zbyt kurwa chaotyczna moim zdaniem. Nigdy nie miałem jakby... Jest cały ten gimmick z samonami, że jakby nie chce mi się zupełnie kurwa uczyć tej walki. I no mam to w dupie, nie chce mi się. W dodatku, normalnie uczyłem się walk. Na przykład Putrescent Knighta spędziłem gdzieś kurwa na streamie, tak? Ile czasu. I się nauczyłem. Tylko, że on jest w miarę prosty. Bo on dosłownie ma jak sekwencję dodge do tyłu, dodge do przodu, dwa razy dodge do przodu, kurwa jump, przepraszam, dodge, później swipe to jump i kurwa atak z wysoko. Tego typu kurwa rzeczy. No i spoko, no ale... Gra jest po to, żeby jej doświadczyć. I w jaki sposób to robisz, no... To tak jak, kurwa, w pewnym aspekcie, no... To, co słyszałem, to racja, że... To jest jak drogie whisky, nie? Jak ktoś chce z kolą pić, to chuj mu w dupę, niech pije.
Ja osobiście tego nie robię. Ale jak ktoś ma ochotę, to nie moja brocha, jak ma pieniądze go stać. Mój problem pojawia się wtedy, kiedy grasz multiplayera i robisz w chuja, i robisz ten, rozłączasz się tak, dyskonektujesz z ludźmi. To jest bullshit, bo to jest normalnie w TOS-ie zabronione. A tak, to tam, chuj to. Co to niech robią? A na przykład co do, bo tak, spiryty to jedno, nie? Ale to się też tyczy graczy. Na przykład dużo ludzi używa graczy, żeby ułatwić sobie grę. Dla mnie osobiście przyzywanie ziutków, czy to spirit summonów, czy graczy, to utrudnia grę. Dlatego, że ja nie mam gwarancji, że ktoś wie kurwa co robi, albo wie lepiej ode mnie. Jedynym bonusem jest to, że agro się dzieli, więc boss, wiesz, czasem masz chwilę oddechu. Ale często jest tak, że boss kurwa wtedy zachowuje się, wydaje się, bardziej randomowo. I jakby nie możesz go kontrolować, tak jak ja to lubię robić. Bo nie kontrolujesz, jaki dystans masz do bossa. Nie wiem, kto to jest, ale whatever. Nie kontrolujesz, jaki masz dystans do bossa. Nie kontrolujesz, kurwa, jakie wtedy ataki robi i tak dalej. I przez to możesz się dać bardziej wydymać, nie? Plus, na przykład, jak summon ci zginie, to masz bossa, który ma dwa razy więcej HP. Tam nie pamiętam, jakie jest skalowanie, nie? Ale masz bossa, który zadaje więcej damage'u, ma więcej HP, a koleś ci zginął i grasz sam. Więc ja ostatniego bossa DLC przeszedłem sam. Spróbowałem dwa razy z summonami i stwierdziłem, ni chuja, to jest jeszcze gorsze, bo nie zadajesz mu nic damage'u, a summony jeszcze go, kurwa, wiesz, fakt, daje ci co chwilę oddechu, ale jak nauczysz się jakby trochę tego patternu, w jakim on atakuje, to wiesz, kiedy możesz się napić i tak dalej, nie? Ale z samonami jest o wiele gorzej, bo on po prostu macha w każdą stronę i ty nie wiesz, czy on w ciebie piźnie, czy nie. Są te bossy jak ten tu, czyli Black Knight, gdzie na przykład ja już tyle ich kurwa zabiłem, że no nie chce mi się z nimi nawet jebać. Więc ja przyzywam na przykład D. Chyba, że mam jakieś, nie wiem. One nie są chyba słabe na Holy Dem. Ale jakby nie chce się z nimi pierdolić, bo już tyle ich ujebałem, chuj im w dupę, wiesz?